Witam w drugim devlogu, który dodaje gdzieś po około tygodniu przerwy pomiędzy sobą. No i pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, zmienił się pomysł na grę. Nie będzie to już gra w stylu roguelike z walką turową, a chciałbym mieć bardziej w grę platformową, być może z elementami metroidwani, ale to ten pomysł. To był początkowy pomysł, który założyłem, aczkolwiek ten pomysł się gdzieś tam zmienia i jeszcze nadal myślę, czym moja gra będzie dlaczego zmieniłem pomysł? Pomysł w ogóle zmieniłem, nagrałem film w niedzielę wieczorem, rzuciłem go tam powiedzmy po północy, więc już był poniedziałek, no ale powiedzmy, że to była niedziela wieczorem, no i w poniedziałek jak przysiadłem sobie nad moim projektem yy, i co? I tak naprawdę przez tydzień starałem się progresować w moich umiejętnościach, tworzyć nowe rzeczy, oglądać, obejrzałem do, bardzo dużo filmików na temat godota, na temat różnych funkcji i i tak dalej. Dużo też filmów na temat yy, level designu, nad pixelartami, więc po prostu poszerzałem swoją, w swój zakres wiedzy no i przez to, że poszerzałem swój zakres wiedzy o dość dużą dawkę wiedzy, no to wiem, że ta gra, którą założyłem na początku nie będzie tym. Po pierwsze stworzenie fajnej gry turowej wydaje mi się o wiele trudniejsze i o wiele mniej mi się po prostu podoba. To nie jest coś, co chciałem stworzyć. No i początkowo po prostu chciałem stworzyć tą grę turową yy, roguelike, bo wydawało mi się, że to będzie dość prosta. No ale jednak jak się tak w głębie w temat, no to nie jest to wcale prostsze, powiem nawet szczerze, wydaje mi się, że to jest nawet trudniejsze pod wieloma względami. No dobrze, ale pokażę wam, co udało mi się zrobić z moją póki co, platformowymi funkcjami. Po pierwsze, oczywiście chodzenie w lewo, w prawo. Po drugie, mamy menu, Klikam sobie escape'a i tu mogę odpalić sobie cztery skille, double jump, silver, hand, silver hands, Dash i wall jumping te trzy rzeczy, wiecie co to oznaczają. Po kliknięciu pokazuje się tutaj, że double jump has been activated lub deactivated. To się zmienia, cyk. Można też to, to, cyk, 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 poklikać, to się wszystko to aktualizuje. Także sobie wszystkie odpalmy, żebym mógł zaprezentować, jak to działa. Double jump, no myślę, że logiczne. tak po prostu skaczamy dwa razy. Dash też, myślę, logiczny. Jest tam cooldown na dasz, nie wiem, sekunda albo dwie, nie wiem, tak szczerze. Dokładnie. Wall Jumping. No to wiadomo, można skakać po ścianach. To jeszcze nie jest dokładnie to, co bym chciał, bo jak widzicie tutaj po kliknięciu, ten, ta siła jest taka jakby za mocna, jakby. Nie wiem, nie wiem, jak to jeszcze określić, ale dobrze wybija. Odpowiednią jakby moc, ale jakby za mocno, jakby. W za krótkim tempie jest ta się przycielona. Jeszcze będę musiał tutaj nad tym popracować. Wałabym, żeby po prostu ten jakby wybicie było trochę takie jakby wolniejsze, żeby było troszeczkę łatwiej kontrolować. bo w tym momencie jest odbicie i bardzo ciężko to tak jakby wyczuć dokładnie, że jak wiesz skoczysz drugi raz, żeby jeszcze się wybić w drugą stronę na przykład. No. Także te funkcje są zaimplementowane. Co robią silver handsy? Po pierwsze wyłączenie. Najpierw <laughs> mamy tu blok, który można przesuwać. Jeżeli będziemy chcieli go przesunąć. Gra powie nam, że potrzebujemy naszej umiejętności. Poza tym dodałem też coś takiego jak przesuwanie bloków w drugą stronę, w sensie jest push, czyli pchanie i pull, czyli jakby pod przyciąganie, no, podciąganie tego yy, tego klocka, więc no, jak chcemy popchnąć i mamy tę umiejętność, no to jak najbardziej możemy to zrobić. Yy, no i to samo, jeżeli chcemy przyciągnąć, no to jak najbardziej widać, że można to zrobić. Jeżeli chodzi o tą animację, dodałem to tylko tak specjalnie, żeby było widać, że jest ta yy, po prostu... No, że, że po prostu postać przyciąga ten krok, to nie jest żaden finalna rzecz i tak dalej. Ta postać, która tutaj jest tak samo, to nie jest nic finalnego, to tam jakieś pierwsze pixel arty i wydaje mi się, że tą postać jeszcze stworzyłem, zanim zacząłem robić tą turową walkę. Być może nawet na poprzednim filmie gdzieś ta postać już była. I szczerze mówiąc, z movementu jestem bardzo zadowolony, naprawdę, bardzo dobrze to działa, bieganie, tak dalej skakanie, ten dash, świetnie, wszystko będzie się wall jumping, ok, jeszcze tam może minimalnie jest do poprawy, ale uważam, że generalnie, jeśli chodzi o wszystko, jest naprawdę spoko. Kolejna rzecz, silver handy. Początkowo silver handy były do tego, żeby niszczyć kraty. Taki był zamysł, że w moich grze będą kraty. Jeżeli że będziemy mieli taką umiejętność, czyli ulepszone dłonie, to będziemy mogli jakby zniżyć kraty, co da nam możliwość przejścia do jakiegoś tam etapu gry. No i zaimplementowałem tą funkcję, że po wejściu yy, w tą kolizję, bo tutaj teraz jesteśmy w trybie debugu, deb więc ustawiam sobie, żeby było widać kolizję. No i jeżeli wchodzimy w kolizję, tutaj przy tych, powiedzmy, kratach, no przy tym bloku, to pokazuje się, że potrzebujemy. Tej abilitki, aby otworzyć te kraty. To więc, jeżeli mamy abilitkę, to wchodzimy w to i jestem pewien, że posiadasz umiejętność. Wciśnij V, aby otworzyć karty. i w tym momencie, widzicie, można przejść. Dlaczego blok nie znika, Kto się zapyta, tylko znika jakby kolizja? No, no dlatego, że jeżeli będzie to już zaimplementowane, byłoby to w grze, no to jedynie pojawiłaby się tutaj jakaś animacja otwierania, czy coś w tym stylu. No nie wiem, to jeszcze by trzeba przemyśleć. No i jakby te kraty by nie znikały faktycznie, tylko po prostu łaba animacja jakby niszczenia, więc no, po prostu zaimplementowałem funkcję, która usuwa jakby kolizję pomiędzy graczem, a tym blokiem. Myślę, że naprawdę fajne, nauczyłem się troszeczkę na temat kolizji, aczkolwiek tylko trochę na ten temat. I kolejna rzecz, jaka jest w tej grze, to tu dajemy już taką bardzo prostą walkę. Po pierwsze, jeżeli idziemy w lewo, w prawo, tak, na przykład trzeliśmy sobie w prawo i wciśniemy sobie atak, to jak widzicie pojawia się kolizja z prawej strony ataku. Nie trzeba trzymać specjalnie klawisza w prawą stronę, żeby robić atak, jeżeli się odwróciliśmy w lewo, no to w lewo też możemy atakować. W górę, jeżeli przytrzymamy strzałkę w górę, to możemy zaatakować. W dół nie możemy. W dół możemy zaatakować tylko wtedy, kiedy jesteśmy w skoku. To podpatrzyłem, nie będę ukrywał, z Hollow Knighta. Sprawdziłem sobie, jak w Hollow Knightie to mniej więcej wygląda i faktycznie tam nie możemy uderzyć w dół, dopóki nie jesteśmy w locie. I faktycznie ma to jakiś sens, po co uderzać w dół, skoro pod nami niczego nie ma. Dlatego myślę, że jest to dość logiczne. To jest taka mała rzecz, ale jednak to jest bardzo prosta walka. Tu się nic nie dzieje. Dodałem jeszcze kolizji z graczem. Jeżeli dotknę przeciwnika 5 razy, to ginę. O, proszę bardzo. Jest po prostu ustawione, że w kodzie jest ustawione, tylko że po prostu player jakby się usuwa. Dlatego tak to dziwnie wygląda. Nie ma żadnych animacji i tak dalej. To była ostatnia funkcja, którą dodałem do gry, także nie jest ona w żadnym stopniu dopracowana. Dodałem też taką bardzo prostą logikę. Nie można tego nazwać w sobie praktycznie logiką. Bardzo prosty skrypt, który odpowiada za to, że nasz wróg idzie cały czas do przodu. chciałem jeszcze dodać, żeby się odbijał od ściany, że jeżeli zarejestruję kolizję ze ścianą, to zaczyna biec w przeciwną stronę, ale no już nie miałem na to czasu. Poza tym też troszeczkę te pomysły, o których myślałem, troszeczkę mi się zaczęły zmieniać. Nie, nie chciałem po prostu pracować nad czymś, czego tak naprawdę możliwe, że nie będę implementował do góry i nie będzie to używane. No i oczywiście też jest atak. Ja jeżeli zaatakuję, tak, jeżeli kolizja ataku miecza znajdzie się w, w przeciwniku, no to dostaję obrażenia. Chyba nie mam tutaj, no, wcześniej miałem w konsoli pokazane, że, że jesteśmy że atakuję. Nie wiem czy jest. Nie, nie usunę też zdrowie. Wcześniej się pokazywało, Wcześniej się pokazywało, że Ile mam zdrowia, ile ten, ale to usunąłem najwidoczniej. No ale jeżeli walnę 5 chyba razy, czy tam 4, no to yy, przeciwnik znika, po prostu zostaje zabity. I to jest tak naprawdę tyle. A no i jeszcze kamera. Świetnie, zrobiona kamera. Jest tego, jestem mega zadowolony. Jestem mega zadowolony. Jest tak naprawdę dużo ten tego sam. Potem weźmiemy jeszcze poradnik. Doszlifowałem to i jestem mega zadowolony, ponieważ kamera jest naprawdę smooth w ciul. Idziemy, idziemy. I widzicie, że jest jeszcze takie lekkie przejście pomiędzy tym, że. Jakby kamera nie jest idealnie przyklejona do gracza. Tak, idziemy, kamera ok, podąża, ale jak się zatrzymujesz, to kamera nie zatrzymuje się od razu, tylko jest jeszcze ta chwila buforu, gdzie ta kamera musi jeszcze do siebie dojść. I to samo jest z drugą stronę, Wiesz, jak się poruszam, to ta kamera od razu nie przyspiesza na maksa, nie idzie od razu za graczem, tylko jest ta chwila buforu, buforu gdzie kamera musi nabrać pędu, a później jeszcze musi z tego pędu wyjść. Jestem z tego mega zadowolony, ponieważ przez to po prostu yy, kamera jest bardzo... Płynna. Poza tym też dostosowałem kamerę do poziomu, przez co kamera nie wychodzi za poziom. Zobaczcie, gdy dojdę tutaj do końca do ściany, no to kamera dalej już nie idzie po prostu. Nie, nie, nie ma takiej opcji, bo po prostu jest tak ustawiona kamera, żeby nie dosięgała. I to samo jest z drugiej strony i to samo jest do góry, też tam jest ustalony jakiś próg do góry, że jak tutaj skoczę cyk, to tutaj już nie ma. Jak miał double jumpa, to mógłbym przeskoczyć kamerę. Nie ma dodanego dachu, więc mogę wyskoczyć jakby poza kamerę. Z tego jestem mega zadowolony. Działa to świetnie i uważam, że to jest jedna z takich lepszych rzeczy, które udało mi się zrobić. Co prawda to jest bardzo proste do zrobienia. No to jest element gry, który jednak cieszy też oko. Ale ostatecznie jestem bardzo zadowolony z skryptu movementu z tej kamery. No ogólnie z tego, co zrobiłem, jestem zadowolony oprócz tych ataków. Te ataki, ten, ten wróg to jest naprawdę tak podstawowo zrobione. Yy, Obejrzeliśmy nam jakiś krótki poradnik, coś tam próbowałem samemu porobić, ale no jest to troszeczkę trudniejsze niż zakładałem. więc tutaj musimy posiedzieć trochę dłużej, yy, ponieważ większość rzeczy, yy, jeśli chodzi o movement, udało mi się tak naprawdę zrobić samemu. Yy, jeżeli były jakieś problemy, to tak naprawdę samą rozwiązałem, a tutaj już jest trochę trudniej. Implementacja tego nie będzie taka prosta. Tutaj już będę musiał się w temat bardziej zagłębić. Co jeszcze dodałem? No właśnie, bo jeszcze tu są dwie rzeczy odnośnie movementu. Mianowicie, bufor pomiędzy kliknięciem guzika, a faktycznym skokiem. Jeżeli chcemy skoczyć, tak, to musimy dotykać ziemi. Nie możemy... No dobra, jeżeli nie mamy double jumpa, to możemy. Ale jeżeli double jump nie jest wolny i chcemy skoczyć, to musimy dotykać ziemi. Ja dodałem bardzo krótki okres tarzu, gdzie jeżeli wciśniemy przycisk skoku przed faktycznym dotknięciem ziemi, to gra uzna to, że że po prostu w momencie dotknięcia ziemi jednak wyskoczymy. To daje płynności, ponieważ jeżeli sobie skoczysz troszeczkę y, za wcześnie, ponieważ na przykład jakiś skok będzie wymagał bardzo dużej precyzji. O, jak widzicie, nie wiem czy to słychać na nagraniu, ale wciskam klawisz ciupkę, ciupkę przed tym, y, zanim y, faktycznie dotknę ziemi. Nie dotykam ziemi, dotykam go ciupkę wcześniej i to czuję, bo to jest taki minimalny bufor, ale da się to wyczuć, naprawdę da się to wyczuć jeżeli chcemy zrobić jakieś takie naprawdę perfekcyjne skoki, gdzie trzeba skakać jedno za drugim to nie ma czegoś takiego, że ty klikniesz ciupkę za wcześnie i ten skok nie jest zarejestrowany bo ty nie byłeś na podłożu, więc to jest coś super no i dodajemy jeszcze tak zwany coyote time czyli jeżeli spadamy, to no nie wiem, to na filmie powinno być widać, jeżeli zacznę spadać i, i, i kliknę spację, o widzieliście to mogę skoczyć jeszcze, jest taki minimalny coyote time, gdzie w trakcie spadania jeszcze możemy yy, skoczyć, no bo normalnie skoczyć możemy tylko będąc na podłożu a jeżeli zaczniemy spadać, no to już nie możemy. Tutaj jest dodany taki, no bardzo minimalny, to też jest y, podyktowane precyzji otra. Widzieliście, że spadłem o te kilka pikseli w dół, więc już leciałem, już spadałem, już y, tak naprawdę... Nie powinien móc wykonać skoku, ale jednak ten skok jest do wykonania, ponieważ jeszcze ten color time został tam naliczony, że faktycznie możemy skoczyć. To jest też bardzo podyktowane precyzji, jeżeli będę właśnie chciał, i o tym zaraz powiem, pójść w grę platformową, no to będzie to świetne rozwiązanie, super świetne, da nada to po prostu takiego miodnego tak naprawdę movementu. No po prostu ten movement świetny moim zdaniem, dlatego myślę na tym, żeby iść w, gleb, w grę typowo platformową, czyli będą tam jakieś piły, jakieś noże, jakieś kule, jakieś tam bardzo prości przeciwnicy, których będziemy musieli unikać właśnie tym movementem. Tutaj jeszcze coś tam można byłoby oczywiście do tego movementu dodać, jakieś tam rzeczy mogę jeszcze wymyślić, ale po prostu uważam, że ten, ten skrypt, to wszystko co tutaj zrobiłem jest po prostu na tyle dobre, że naprawdę z tego można zrobić fajną platformówkę. I oczywiście platformówek jest masa, masa, jest też uważam, że takich gier platformowych metro i dwania takich typ, typu właśnie Hollow Knight jest mniej niż takich zwykłych platformowych, no i też jest, wydaje mi się, mniejsza liczba odbiorców do takich gier, ale to jest moja pierwsza gra, nie chcę się po prostu zamęczać. Teraz bardziej pogadam o tym też, żeby nie było, tutaj będzie takie jakby druga część materiału, chcę pogadać o tym, dlaczego nie chcę iść w grę typu Hollow Knight, metro i dwania i tak dalej. Pierwsza rzecz, bardzo ciężka bardzo trudne do implementacji ilość przeciwników. Do takiej gry jak właśnie Hollow Knight trzeba zrobić yy, sporą ilość przeciwników, kilka bossów itd. i tak dalej. Wiadomo, jeżeli ja bym robił pierwszą grę, to to nie będzie wielkość Hollow Knighta, że ta gra będzie na dziesiątki tak naprawdę godzin. Tylko no, jakby ta gra była na parę godzin, to byłoby fajnie, tylko żeby ta gra była na parę godzin, to tam by trzeba było dodać z dwóch, trzech bossów, z trzydziestu przeciwników. No a wiecie, co się z tego robi. Żeby zrobić 300 przeciwników, każdy z nich ma powiedzmy stan, gdzie zadaje obrażenia, gdzie nie jest zagrowany, itd. itd. Tak naprawdę, żeby nie było też nudno, każdy z przeciwników musi mieć swoją jakąś własną logikę, jakieś własne cechy, żeby po prostu się gra nie odziła. No bo jeżeli wszyscy przeciwnicy będą generyczni tacy sami, no to to, to się znudzi. Po prostu wiesz, ty idziesz do kolejnego przeciwnika, yy, znowu to samo. Ten przeciwnik nic nowego nie robi. No i właśnie, zrobienie 30 różnych przeciwników, a już bo, o bossach to już w ogóle nie będę mówił, już pominmy fakty bossów, przeciwników, narysowanie ich, zanimowanie ich, no to wszystko jest bardzo, bardzo czasochłonne, bardzo trudne do implementacji, tym bardziej w kontekście tego, że to jest moja pierwsza gra. Dlatego myślę, że nie iść w grę platformową, ponieważ, okej, okay, są pewne rzeczy, które będzie ciężej zrobić, na przykład level design. Zrobienie dobrego level designu w takiej grze, no jest trudniejsze, ponieważ tutaj nie robimy jednej wielkiej mapy. Oczywiście zrobienie wielkiej mapy, która będzie fajnie zrobiona, wypełniona contentem, dobrze zoptymalizowana, właśnie jeśli chodzi o te funkcje metroidwaniowe, nie jest łatwe. Aczkolwiek jest wydaje mi się dużo prostsze zrobienie nie wiem 50 różnych leveli do gry platformowej. A jeszcze ja sobie pomyślałem o tym, żeby dodać różnego rodzaju, na przykład karty. Myślałem o takich kartach, które dawałyby różne Buffy, czy tam różne właśnie umiejętności, tak? Na przykład double jump i te różne rzeczy, one nie musiały być przecież domyślnie. To mogłyby być do zdobycia, to mogłyby być właśnie za pomocą tych kart. Na przykład będzie, nie wiem, level i ty sam możesz wybrać, nie wiem, dwie karty, tak? Wybierasz, że chcesz na przykład dasha i wall jumping, ale double jumpa nie masz. No i tu się pojawia problem, ponieważ zrobienie leveli, które będą możliwe do przejścia w różne sposoby i żeby faktycznie te przejścia się różniły pomiędzy sobą, no jest naprawdę też kar kołomnym zadaniem. No i staję po prostu w takim rozkroku, czy iść w prostą platformówkę, pierwsza gierka, nie męczyć się jakoś bardzo mocno i po prostu na podstawie pierwszej platformówki, zrobieniu już tam jakichś podstawowych e, tile map, podstawowych map, poza, nauczenia się podstawowego levelu designu i dopiero na tej podstawie, na zrobieniu podstawowej gierki pójść w coś szerszego, czy to właśnie właśnie w coś w stylu Hollow Metroid 2, i tak dalej, czy... Jakąś tam albo bardziej rozbudowaną platformówkę. Dlatego jestem teraz w rozkroku, muszę jeszcze to przemyśleć. Możecie też dać znać w komentarzach, co o tym myślicie. Aczkolwiek no wiadomo, co gracz to będzie chciał coś innego, tak? Jedni powiedzą, że wolą gry typu Hollow Knight, a drudzy powiedzą, że wolą Super Meat Boya. Dlatego no będę musiał coś wybrać. Będę musiał coś wybrać i to nawet nie chodzi o to, że ja chcę sobie ułatwić pracę, bo teraz ktoś musi, no, chcesz sobie ułatwić robotę, byś poszedł w coś trudniejszego. No nie, po prostu się na tym nie znam. Nie chcę się zapędzić w kosie róg i odpuścić po miesiącu, bo nie będę po prostu umiał, zapędzę się w, w coś takiego, że będę musiał zrobić, nie wiem, 150 różnych animacji, 30 różnych, 30 różnych przeciwników i, i zwyczajnie zamęczę się tym. Nie chcę czegoś takiego. Wolę zrobić prostszą grę z mniejszą ilościami mechanikami, ale bardziej bym pracować. Zrobić po prostu dokładniej, żeby ta gra platformowa, którą stworzę miała świetny movement tak, jakieś może fajne mechaniczki wymyślę, dlatego myślę, że pójdę może w coś troszeczkę prostszego, ale niekoniecznie gorszego. Także no, muszę się nad tym zastanowić, jeśli chodzi o postępy. Ja jestem zadowolony. Jak na tydzień roboty, to tak naprawdę takie bardziej 5 dni. Nie będę ukrywał, że tam powiedzmy jeden dzień poświęciłem bardziej na myślenie niżeli robienie. No a dzisiaj nie zrobiłem tak naprawdę nic, ponieważ nie miałem czasu. Jeżeli chodzi o 6 dni, no ja jestem w zupełnie zadowolony. Naprawdę wyszło fajnie, bawiłem się świetnie. No, to teraz będę miał mniej czasu niestety, więc na pewno te postępy będą wolniejsze. Przypuszczam, że kolejny devlog może pojawić się dużo później, bo przypuszczam, że jutro nie wiem, czy będę siedział nad projektem, bo jeszcze, no jeszcze będę myślał nad tym, jakie mechaniki chcę dodać i tak dalej. No bo nie chcę, jakby, mógłbym zacząć, nie wiem, rysować postać, rysować już y, pierwsze jakieś tam y, asety do gry, ale. Po co to robić, skoro jeszcze nie wiem, w jaki styl graficzny będę dokładnie uderzał, w jakie lata, jakby, że wiecie, no, czy to będzie gra sci-fi, czy to będzie może bardziej fantastyka, a może to będzie coś bardziej realistycznego, więc więc tutaj będzie trzeba to też przemyśleć. No i moim zdaniem, rysowanie czy animowanie czegoś zanim zrobię jakieś podstawowe mechaniki, no to po co to robić? Jakby, no, wiecie, nauczę się, zrobię jakieś mechaniki, będą one fajnie działały wtedy dodam animację, wtedy dodam fajnego gracza, wtedy dodam fajny model postaci, wroga, czy coś takiego. Także no nie ma sensu jakby robić czegoś, co będzie prawdopodobnie zmienione, no bo jeżeli narysuję gracza, a się okaże, że ostatecznie projekt, do którego brnę, pójdzie troszeczkę w inną stronę, to się nagle okaże, że ten model gracza jest do wyrzucenia, bo po prostu nie pasuje do reszty rzeczy, które zrobiłem i będę musiał robić coś, co już robiłem drugi raz. No dlatego e, trzeba to jeszcze obmyśleć. Przepraszam za bardzo długi film, ale tak naprawdę będę szczery, robię te drewniane dla siebie, za to, żeby po prostu sobie zapisać moje postępy. żebym sobie wrócił na przykład za rok i zobaczył, kurde, jednak nauczyłem się sporo, wiecie o co chodzi, motywować się tymi filmikami. A niekoniecznie, żeby tutaj był jakiś mega feedback i oglądało to tysiące ludzi. Nie, no nie o to w sumie w tych filmikach chodzi, ale i tak sobie zrobił film, jeżeli faktycznie ktoś to oglądał. No. Mam nadzieję, że odnajdę się w tym projekcie, że znajdę drogę, którą chcę podążać. I na razie jestem zadowolony, bo to są fajne, podstawowe rzeczy, które zrobiłem i to nie jest tak, że teraz skasuję ten projekt i zacznę coś od nowa. Nie. To jest fajna baza, żeby pójść w jedną po prostu z ścieżek, jedną z odnóg, które mogę wybrać. Jestem po prostu teraz w takim miejscu, gdzie mogę wybrać, czy idę w lewo, czy idę w prawo, a może idę na wprost, więc właśnie. Także dzięki za obejrzenie tego materiału i słyszymy się w kolejnym devlogu. Nie wiem kiedy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja też jestem w sumie ciekawy, kiedy nagram kolejny film i co w tym filmie powiem. Bo nie będę ukrywał, że jak nagrywałem film poprzedni, to nie spodziewałem się, że za tydzień będziemy się widzieć w takiej formie i, i z kompletnie przerobioną gram, i z kompletnie przerobionymi pomysłami, i jakąś taką inną motywacją na robienie tego, co teraz robię. Także dzięki wielkie i do usłyszenia. Następnym razem się Manko.